Linia 24, kierunek Dąbrowa Miętowa. Informacja pasażerska w postaci tablic, które są montowane na przystankach, jest bardzo ważnym elementem takiej informacji dla pasażera, która to tablica na bieżąco informuje w sposób rzeczywisty czas odjazdu najbliższych przyjeżdżających autobusów. To jest z perspektywy pasażera, to jest nie tylko komfort, ale to jest też poczucie bezpieczeństwa i poczucie pewnego porządku, że uczestniczę w usłudze, którą ktoś zarządza i informuje mnie o tym, jak, kiedy, jak szybko będę mogła odjechać na swoje miejsce docelowe. Takich tablic pasażerskich w Gdyni dzisiaj jest 34. Komfort i poczucie bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji zbiorowej w Gdyni, można statystycznie powiedzieć, powiększy się dwukrotnie. 70 tablic rozlokowanych w całej Gdyni będzie rzeczywiście informowało pasażerów, że za chwilkę, za minutę, dwie, trzy przyjedzie twój autobus linii konkretnej. Pierwsze tablice pojawią się na początku listopada, więc to się dzieje bardzo szybko. Panowie w takich grupach jak tutaj brukarskich realizują te prace podziemne w kilkunastu miejscach Gdyni na raz i oni przesuwają się z miejsca na miejsce, żeby nie utrudniać, nie robić zamieszania, ale żeby rzeczywiście zapewnić to, na co teraz też chciałbym zwrócić uwagę, na rozwój systemu nerwowego Gdyni, systemu nerwowego komunikacji pasażerskiej i zarządzania ruchem, systemu TriStar, który cały czas jest rozbudowywany, rozwijany w postaci czy to infrastruktury, czy usług, aby przynosić mieszkańcom i użytkownikom dróg, chodników w Gdyni jeszcze większe poczucie komfortu i poczucie panowania nad sytuacją. Cieszymy się, że jesteśmy uczestnikiem tego bardzo ważnego rozwoju infrastruktury, która być może na co dzień jest mało widoczna, ale ona naprawdę żyje, czuwa i wspiera.